Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Mark Drake. Szukamy Evelyn, ale przy okazji też zgubiłem Judy, więc musimy się tym zająć. Tutaj coś mi świeciło, jakaś obwolutka na czerwono, ale to jest jakiś danger, nic tu nie mogę zrobić. Rozejrzyjmy się, czy tu mogę zabrać coś. Fluorescencyjna szminka, to wszystko. Dobra, tu jakiś mamy komputer, jakiś monitor i teraz sobie prawdopodobnie... Nie ma możliwości zdobycia euro-dolarów, zatem wychodzimy stąd. No i idziemy ponaparzać się. Dobra, jest kamera, musimy ją szybciutko gdzieś tutaj zlikwidować, usunąć. Nie wiem gdzie, aha, jest, dobra, okej. Dobra, tu jakiś chyba zawodnik będzie. Bo na górze go nie było, więc będzie na dole. Ale to pewnie za ścianą. Okej. Dobra. My musimy iść w tamtą stronę. Natomiast tutaj jeszcze mam kogoś do załatwienia pewnie. Zrobimy to od razu. Nie, nikogo nie ma. Wszyscy załatwieni. Dobra, to ja sobie tylko tutaj jeszcze zabiorę to coś. Ja tutaj właściwie chodzę w poszukiwaniu amunicji. Teksty są dobre. Co to jest tutaj właśnie? Aha, tutaj jakiś tablet, jakiś burmistrz coś tutaj opowiada. Popielniczka, dobra, zaraz się przeładuje znowu pewnie. No ale jakoś poradzimy. Z tym, co tu za sektor jest? Coś ci się udało osiągnąć? Odblokowałam windę. Będzie nam łatwiej się stąd wydostać. Judinka. Pomogę ci. A ten co, sam wstał? Równo bić! Jakiś twardszy zawodnik, ale jest okej. Dobra. Jest. Tylko nie ruszaj jej na razie. Jeśli teraz nagrywa, to możesz jej zrobić krzywdę. Poczekaj, aż przerwę połączenie. Chwyć go i powiedz mi, kiedy będziesz odpinać. Dokładnie w tym momencie ja odłączę z tej strony. Dobra. Jestem gotowy. Powiem kiedy. Ja też. Dobra? Teraz. Gotowe. Biedna Ewelinka. Idealnie. Evelyn, słyszysz mnie? Myślisz, że możemy ją ruszyć? Nie ma wstrząsu mózgu, uszkodzenia kręgosłupa? Nie widać żadnych ran. Nie mamy wyjścia, Vi. Co jej jest? Nie wiem. Myślę, że jest w ciężkim szoku. Hej, Evelyn. Musisz mi powiedzieć, kto zlecił akcję. Vi, serio, musisz teraz? Zabierzmy ją stąd. I to jak najszybciej. Którędy? Odcięłam drzwi i udało mi się przywrócić zasilanie w windzie. No to do windy.
Dobra, spadamy. Ja tu się już nie będę rozglądał może. Szkoda, że żony nie może mi pomóc. Miejmy nadzieję, że nie będzie już przeciwników po drodze. Dobrze, wygląda na to, że akcja udana. Zobaczymy, czy nasza Ewelinka, ja po polsku będę mówił imię, czy przeżyje i ewentualnie, czy może wyjaśni tak więcej, bardziej, co tu się wydarzyło. Pewnie będzie możliwość zemszczenia się na jej krzywdzie. Zobaczymy. Mamy też kilka misji do wykonania pobocznych. Będziemy to wykonywać. To jest chyba główna misja cały czas. No weź, naprawdę to jest takie trudne? Tylko jednego dla mnie. Niech ci będzie, masz. Napawaj się. Wreszcie coś innego niż smród miasta. Nie mów mi, że nie czujesz ulgi. Wchodzimy? No jasne, że wchodzimy. I po to odwaliliśmy tę całą robotę, żeby teraz czekać pod drzwiami. Idziemy do Judy. Zasnęła. Tak myślę. W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść. Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. Jak się czuję? No jak myślisz? To miasto zabrało jej wszystko, co miała. Osuwała się coraz niżej, a ręce wyciągały się w jej stronę tylko po to, żeby zabrać jeszcze więcej. Teraz jest w jakimś transie, jakby się całkiem zapadła w siebie. Prawie nie reaguje na otoczenie. Nie chciałam jej grzebać w mózgu. Bardzo nie chciałam. Gdyby nie to, że to ty ją uratowałeś, nie zrobiłabym tego. Muszę z nią porozmawiać. Słuchaj, rozumiem, że chcesz ją sam o wszystko wypytać. Na twoim miejscu pewnie też bym chciała. Tylko, że to nic nie da. Nie ma z nią żadnego kontaktu. No chyba, kurwa, żartujesz. Donny bezpośredni. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłeś, żebym poszukała nagrań na jej chipie behawioralnym, byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę. Wiem. W takim razie nie rozumiem, dlaczego... Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci braindance'y, które znalazłam. Ile udało ci się zgrać tych braindance'ów? Dwa, z czego jeden jest niezrozumiały. Reszta nagrań była w podobnym stanie co Evelyn. Rozumiem, że ty już je widziałaś. Tak. Musiałam się mocno napracować, żeby je poskładać w coś sensownego. Ale nie chcę ci narzucać moich wniosków. Lepiej, żebyś sam to ocenił. Okej, pokaż mi. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. Sprawdzimy, czy laleczce faktycznie odjęło mowę. Chodź, Vi. No, nie wygląda to najlepiej. Słuchaj, to jest dla mnie bardzo ważna sprawa. Jeśli czegoś z tym nie zrobię, i to szybko, to umrę. Wiem, że to zły moment, ale muszę zapytać. Wiesz, jak można usunąć biochip? Znasz kogoś, kto potrafi to zrobić? Hej, jak się czujesz? Może potrzebujesz czegoś? Nie chcę cię dręczyć. Chcę tylko porozmawiać. No dobra, faktycznie tracimy tylko czas. Trauma. Dobra, idziemy do Judy.
Siadaj. Dobra, zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone. Nie są w pełni edytowalne. Okej, rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Zaraz się załadują. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam co mogłam. Wchodzimy w Brain Dance, zobaczymy, co tam będę mógł zobaczyć i jakie z tego wnioski wysunąć. Zobaczymy. Nawet niepotrzebnie podszedłem do tej Evelyn i rozmawiałem z nim, ale były takie opcje, chciałem je wykorzystać. Normalnie tego bym nie zrobił raczej. Na co mam zwrócić uwagę? Mam nagrać wszystkie urządzenia i... Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z Brain Dance'u wszystko, co nam potrzebne. Sprawdzić jego korespondencję? Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o biochipie, czy mam... Biochip? Gdzie o nim słyszałaś? Nie wtrącaj się do tego. Ty masz tylko nakręcić Brain Dance. Za to ci płacimy. To jest twoje jedyne zadanie. Reszta cię nie dotyczy, jasne? No i gdyby tak zapytał o Brain Dance... Było takie pytanie, ale teraz tak, wracamy się do pierwszej warstwy wizualnej, zatrzymamy, wchodzimy w tryb edycji i teraz... Nie da się zobaczyć jej twarzy. Zazwyczaj jestem w stanie złamać takie szyfrowanie, ale teraz nic z tego. To musi być wyspecjalizowana netrunnerka. Ta, albo z takimi współpracuje. Dobra, szukamy coś, czego mógłbym się tutaj... No dobra, ja chyba wiem, co to jest. No? To są symbole Wewe. Znasz się na tym? Niespecjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. Ale słyszałem, kto ich używa. No? To mogą być Voodoo Boys. To mój najlepszy strzał w tym momencie. Ale nie mam pewności. Ten gang netrunnerów? Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. No dobra, czyli ta jedna wskazówka jest już odgadnięta. Przewiniemy sobie do przodu. Teraz zatrzymamy. Wrócimy troszkę. Okej. Okay. Dobra. I teraz szukamy dalej. To chyba nic ważnego. Może nie. Ale wszystkie są z miejsc położonych w Pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. Co teraz? Czeka mnie wycieczka do Pacyfiki. Tak, zadanie zaktualizowane. Pacyfika to jest jedna z sześciu bodajże chyba dzielnic miasta Night City, zatem tam się będziemy musieli udać, fajnie. Dobra, Judy, mamy to. I było takie pytanie, gdyby sam zaczął mówić o biochipie. Evelyn pytała się tej nieznanej kobiety. Czyli tak jakby oni tutaj wiedzieli, że ja będę się pytał o ten biochip, który mam w głowie. Johnny pewnie jest bardzo ważny dla wielu tutaj gangów, dla wielu osób, dla wielu fixerów i netrunnerów i tutaj ktokolwiek jeszcze jest. Dlatego to, co siedzi w mojej głowie, jest bardzo ważne i na pewno nie jedna osobistość będzie chciała, pewnie w tym i pana Rasaka. Ta kobieta, która wynajęła Evelyn. Masz jakiś pomysł, kto to może być? Nie. Przykro mi, Vi. Już wiem, co się stało w chmurach.
To oni próbowali ją wypłaszczyć. Stąd jej zepsuty chip. To była kara? Zorientowali się, że ich przerobiła? Wiedziała o wiele więcej, niż się spodziewali. To przed nimi uciekała. Wygląda na to, że Evelyn nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje... Jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać braindance. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Compeki Plaza. I sprzątnąć biochips przed nosa swoim zleceniodawcom. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich. Ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. Chcesz zobaczyć? Dawaj. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. Wchodzimy, zobaczymy, co tym razem. Evelyn wiedziała, wie dobrze, doskonale, co jest w mojej głowie, co zawiera ten biochip. Zawiera Johnny'ego Silverhanda. Chcieli to wykraść i posłużyć się troszeczkę mną. Zginął niestety Chucky. Bardzo przykre. No nic, będziemy to wyjaśniać. C'est plus bon, moi et nous gaillons pour nos rêves sans y aller nos coups. Faut que nous prenions chance là. Dobra, mamy tutaj. Przesuniemy sobie. Tak, co to znowu ten lager jakiś tu mi świeci po prawej stronie? Nie wiem, co to jest. Dobrze, tryb edycji. Zmieniamy warstwę. Nie wiem, może po kreolsku? No skoro to Voodoo Boys. Może. Sprawdzę, czy mam autotłumacz. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe, co mówi druga strona. Mam, poczekaj sekundę. Chyba mówiła coś o Yorinobu. Pewnie dlatego Evelyn zachowała to nagranie. Wyłapałam coś jeszcze, jakby... Silverhand? Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego. Spoko, znalazłam aktualizację do autotłumacza. Powinna być z tobą kompatybilna. Wgram ci. J'avais que Sylvain a mené nous direct sous halt. Ok, on peut bon idée? Très bien. Si vous décidez de suspendre une critique sans pense, à continuer à faire travail. No dobra. Evelyn usłyszała tutaj, że Johnny Silverhand ma ich doprowadzić do Alt, cokolwiek to znaczy. Tu już nie mamy chyba żadnej warstwy do sprawdzenia. Okej, Judy, wystarczy. Dobra, odłączam cię. Sprawa się robi coraz bardziej zagmatwana. Będę musiał wykonać sporo zadań pobocznych po to, żeby zdobyć więcej broni, albo przynajmniej lepszej broni, jakieś ulepszenia, więcej pieniążków, więcej kasy, co za tym idzie, muszę mieć najpierw na pewno jakieś odpowiednie opancerzenie, że tak powiem, odpowiednia bryka, pobawimy się też tym. No i zwiedzimy Pacyfikę, to jedna z wielu dzielnic. Jego engram był na biochipie, który ukradliśmy. Co? Cyfrowy konstrukt osobowości. Chcę się nad tym spokojnie zastanowić. Dasz mi moment? Jasne. Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? Nie wiem.
Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej netranelki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie o biochipie wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. Po prostu znajdź tę laskę od Voodoo Boys. Dobra, to teraz w takim razie jeszcze porozmawiamy sobie z Judy. Ciągle mi się tu świecił jakiś ten lager. Co to jest Bushido? Nowa drzazga Bushido. Może to się nam przyda. Ach, nie będziemy zabierać wody niegazowanej. Judy, idziemy do niej. Poczekaj. Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Voodoo Boys? Czemu pytasz? Boisz się, że ich naślę na Evelyn? Nie. Nie ufałam ci z początku, ale teraz to się zmieniło. Gdybyś chciał się na niej zemścić, to miałeś wiele okazji. Więc skąd to pytanie? Po prostu. Chcę, żeby ci się udało. Masz już plan? Opytam ludzi i pozwonię. To jest cholernie hermetyczny i nieuchwytny gang. Ale ktoś musi mieć jakieś dojścia do nich. No to powodzenia. Dzięki, Judy. To ja dziękuję, Vi. Evelyn nigdy nie potrafiła właściwie oceniać ludzi. Gdyby ci się lepiej przyjrzała, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Ciężko powiedzieć. No nic, wystawili mnie troszeczkę na... Nie wiedziałem, że zna się też na robotyce. No, to jest fajne. Myślisz, że to takie hobby? Pewnie coś, co robi po całym dniu montowania pornosów. O, ciekawe. To mieszkanie wygląda jak muzeum. Pewnie czujesz się jak u siebie w domu. Judy ma styl. Dobra, granacik weźmiemy. Dziewczyna. 6 na 10. 6 na 10, dobra. Teraz tak, jeszcze tu mamy tech bocik, notatki, być może to się przyda. Tak, instrukcja obsługi pojazdu. Aha, to jest Thornton. To jest samochód, a to jest ten robot chyba, który żeśmy wcześniej gdzieś tam zawinęli. Sporo tych wiadomości mam. Dobra, w takim razie możemy już opuścić mieszkanie. Nara, Judy. Nie czuję się samotnie, ponieważ ciągle Johnny mi towarzyszy. Aj, kurwa. Wykryto uszkodzenie chipu Relic. Zadanie ukończone. Trzecia część nocy. Dzwonimy do Mistera Hansa. Ja sobie tylko zerknę jeszcze na mapę. Bo tutaj mamy jeszcze... O, dziennik jest. Dobra. Zadania jak Wiedźminie podobnie. Witaj w Pacyfice. Ryzyko średnie. Stare znajome na rozdrożach. I to są główne zadania. Natomiast tu mamy poboczne, których się nam już teraz dość sporo otworzyło. Jeszcze kontrakt. Kłopotliwi sąsiedzi. No i mamy automanię. Automania to kup pojazd za 14 tysięcy. My mamy 7700 niestety. Auto jest małe, ale zmieścisz się. Tu za 13 tysięcy do sprzedania Galena. Szkoda, że nie widzę tego samochodu. A tutaj zakończone misje. Dobra, to w tej sytuacji zamkniemy sobie. Myślę, że jakiś kontrakt albo zadanie poboczne wykonamy, tylko najpierw trzeba by było udać się 18.22. No nie jest to godzina zbytnio dobra na zwiedzanie sklepów, ale przyjrzyjmy się, czy tak, sklep z bronią. Gdzie jest moja pozycja? Tutaj jestem ja, dobra. Czyli to niedaleko dosyć. Mógłbym nawet spokojnie tutaj udać się piechotą. Chyba to uczynimy. Mam troszkę broni do sprzedania. Spore zakłócenia, ale wytrzymałość wzrosła. Dobra. Okej, tutaj gdzieś się do góry tylko idzie już. Ależ pogoda. No dzielnica to wiadomo, że jest to Watson. Chyba tak, chyba w Watson jestem. Albo i w Pacyfice, bo pisze witaj w Pacyfice. Dobrze, to w takim razie to rozejrzymy się
jakieś ochronne gogle motocyklowe. To wszystko się przyda. Jest miasto. Ciężko ocenić tutaj jakąkolwiek grafikę, bo deszcz leje niemiłosiernie. Dobra. To w takim razie pewnie trzeba będzie zejść na dół. Dobrze. I teraz pójdziemy sobie już piechotą. Tu same reklamy, jakiś gość stoi, nie podchodzę nawet do niego. Tak, 325 metrów to niedużo. Jakieś slumsy. Tutaj jakieś dziecko jest. Jakieś dziecko z bronią, no to akurat mi się bardzo, bardzo nie podoba. Tu stoi samochód, właściwie nie ma potrzeby go zabierania. Przejdziemy się troszeczkę miastem. Clary Russell. Z kim mam przyjemność? Claire, możesz mnie nie pamiętać. Barmanka z Afterlife. Mam niezapłacony rachunek? Głośno o tobie ostatnio. Mówią, że Vee daje radę, a że przydałaby mi się pomoc. Aha. Szukam kierowcy na wyścigi. Opowiem ci więcej, jak wpadniesz do mojego garażu. To gdzie ten twój garaż? W Arroyo, przy Valley Street. Urocza okolica, na pewno znajdziesz. Dobra, postaram się zajrzeć. Jakby mnie akurat nie było, po prostu zaczekaj. Na razie, Claire. Fajne zadanie, pościgamy się. Chętnie bardzo. Ale na razie udamy się do tego sklepu z bronią. 200 metrów. Przyspieszemy trochę, bo tutaj już nie ma co oglądać nawet w tym miejscu. Wytrzymałość, tu jakiś pasek mi u góry. Powoli znika przy bieganiu, aczkolwiek dosyć długo mogę biegać. Odpowiadają za to chipy, wszczepy i inne jakieś tam. Co my tu mamy? Blue Moon. Jakiś hotel. Dobra. Nowe zadanie, jakiś kontrakt. Kobieta z La Manche i Regina dzwoni. Mamy zlecenie na ostatnią sprawiedliwą policjantkę w Night City. Dziewczyna nazywa się Anna Hamill i prowadzi dochodzenie, które przysporzyło jej wielu wrogów. Lepiej, żeby je przerwała. Rozumiesz? Wiem, jak to brzmi, ale nie oszukujmy się. Ktoś i tak wziąłby ten kontrakt. Może ty załatwisz tę sprawę z głową. Sprawdź załącznik, dowiesz się więcej. No, NCPD to tutaj wolę nie podchodzić, do nich raczej jakieś zdjęcia robią. Pewnie tutaj miała miejsce jakaś po prostu zwykła strzelanina. Na czerwono zaświeciły mi te ikonki postaci policjantów z NCPD. No bo to chyba policjanci, tak można ich nazwać. Tak, ja na czerwonym przechodzę, także tutaj w zasadzie się nie przejmuję. Nie ma za to jakichś tam szczególnie dużych kar. Musiałbym bardzo faktycznie coś przeskrobać. No i mamy sklep z bronią. Jak leci? Chcę kupić trochę nowego żelastwa. No i teraz tak. W zasadzie... Proszę, kurwa, bardzo. Jaki uprzejmy, fajny facet. Teraz tak, zobaczymy sobie zajebiste pukawki i ekwipunek V. Ja mogę spokojnie sprzedać kilka broni. Tutaj... To na pewno sprzedamy. Okej. Okay. Tak na szybciutko w zasadzie. Tą broń mamy na wyposażeniu, to jest Copperhead D5 na wyposażeniu. Dobra. To też kasę nam znacznie wzrośnie i waga spadnie. Przede wszystkim to jest bardzo ważne. Tych broni tutaj naprawdę mogę mieć masę. Same Copperheady. Zbijemy wagę w zasadzie do praktycznie, no ile się da. Broń krótka, tutaj mamy jakiegoś obrzyna, też go sprzedamy. Igła się to nazywa. Ech, spokojnie możemy sprzedać i nie ma się co przejmować.
O, tą sprzedamy. Zostawimy sobie... tak, tutaj ten... To się nazywa Malorian. Natomiast tego Unity... A też zostawimy. No, dosyć dużo tego już sprzedałem. Mamy 9000. No wiadomo, że to są sprzedaże takie za grosze. Nóżki baseballowy. Maczeta. Katana. Tanto. Katana. Mamy dwie katany, więc możemy jedną sprzedać. 114 i 38, bo ta pewnie jest oczywiście dużo mniej śmiercionośna. Zatem sprzedajmy jedną katanę. Troszkę waży, niedużo pewnie, ale zawsze coś. Teraz tak, jeżeli chodzi o ciuchy, no cóż, powlekane kompozytem shorty mini, nie podoba mi się to zbytnio. Konflikt, ta kurtka, to ją teraz mam na sobie. Tutaj mamy buciki na wyposażeniu, utylitarny kombinezon Arasaki. Zupełnie mi jest niepotrzebny. Tutaj jakiś kaszkiet. To słabo wygląda, dla mnie bynajmniej. To są jakieś infowizory modne red. Zostawimy. Tutaj też jakieś gogle ochronne motocyklowe. Nie, nie, no zdecydowanie mi to jest niepotrzebne. Okulary mam na wyposażeniu. Jakaś taka plastikowa kurtka, wiatrówka kosiarza. Ale 41 pancerz. W porównaniu do naszej kurtki motocyklowej Konflikt, która ma 29. Tą kurteczkę możemy sprzedać, bo jest słabiutka. Podkoszulek Punk. Jak już coś, to sobie kupimy raczej coś w sklepie z odzieżą. Mam nadzieję, że te kofety będą. Ulubiony t-shirt. Nie będziemy go sprzedawać. Tutaj mamy spodnie. Te możemy jak najbardziej wyekwipowane, ale nie mam ich na wyposażeniu. Tu jakieś różowe spodnie, no ale ultra elastyczne spodnie dresowe Sweet Leaks. Buciory troszkę lepsze od tych moich. Zostawimy. Waga nam sporo spadła, to znaczy obciążenie. To taki dresik z lat 90. Dobra, teraz sobie zobaczymy jeszcze, co mamy. Tu jest sporo tego, ale tego będę pewnie potrzebował do... do jedzenia, do picia i tak dalej. Dobra, euro, dolary. Fluorescencyjna szminka. Czy to jest nam potrzebne? Zabłyśni w towarzystwie. No raczej niepotrzebne, więc możemy spokojnie sprzedać. Igła do tatuażu. To bardziej dla Dana, nie dla mnie. Zatem sprzedaję. Kalumet. Z taką fajką można zawrzeć pokój z każdym. Rupieć. Karty zostawię, bo nie wiem, czy będą mi potrzebne, ale zostawię perfumy. Jak najbardziej. Ja tylko teraz tak pierwszy raz piłeczka antystresowa. Spoko, 3 dolary. No zawsze coś. A później nie będziemy już tego pokazywać na nagraniu. Popielniczka do sprzedaży. Jakieś porwane kabaretki. To też nie będziemy się tym interesować. Świece, no po co mi to? Za 3 dolary można również zakrwawiony nóż sprzedać. No i zapalniczkę. Też. A później już nie będę pokazywał tego na nagraniu. Po prostu tylko i wyłącznie. Ach, zobaczymy, może właściwie tak naprawdę, czy można coś nowego żelastwa. Fajnego można kupić. Oj, proszę, kurwa, bardzo. Przewijamy to i teraz tak, no kupa tych pewnie moich broni tutaj jest też. Ale tak, reputacja, tutaj jakieś gniazda, puste na miejsce na modyfikację, no świetnie. Zgodne z drugą poprawką. Legendarny, tylko teraz czy ja ten karabin będę mógł mieć. 17 do 21 obrażeń, ale dosyć duże obroty na sekundę, 151. Teraz tak, no reputacja by nam wzrosła pewnie po zakupie tej broni. Nie wiem, czy samo zjeżdża, ale 72 tysiące dolarów. Zdecydowanie potrzebujemy zleceń. Dobrze, możemy sobie tutaj oczywiście, tak, tu są nasze te bronie. Ciuchy też nasze. Dobra.
Okej, nie będziemy tego. Tutaj mamy jakieś wymagania. Ulubiona broń partyzantów. A masa broni pewnie ode mnie jest. No dobrze, to tak mniej więcej to wygląda. Miejsca na modyfikacje. Będziemy z tego korzystać. Okej, to w takim razie teraz w tym momencie możemy sobie zakończyć odcinek misji i po jaki gustowny ubiór pana. No w sumie to są Stany Zjednoczone, jakiś Teksas. I teraz tak, zakończymy sobie odcinek tutaj w tym miejscu. Nie wiem, co to za miejscówka w ogóle. Pani coś trzyma przy uchu, ale to jest... Jesteś tu nowy. No ja jestem nowy. Nie wiem... A, jakaś strzelnica. Możemy potrenować. Nie, ani tutaj nie widzę właściwie żadnej potrzeby, żeby trenować. Ale fajnie wiedzieć, że jest tu strzelnica. Sandra Dorset wiadomość nam wysłała. Dobrze, to ja na dzień dzisiejszy zakończę sobie ten odcinek w tym miejscu. Wyjdziemy może na zewnątrz. I... Tak, tutaj. Tak jest, zakończę odcinek przy panu kowboju z Teksasu. I... Podziękuję bardzo. Uciekaj z tego miasta, zanim będzie za późno. Zapraszam na kolejny odcinek. Nigdzie nie uciekam, nie boję się wcale. Zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo i na razie. Cześć.